Matura z Biologii z maja 2018 roku? Nowa podstawa programowa: zadanie szóste. U drzew odległość między liśćmi asymilującymi dwutlenek węgla i eksportującymi produkty fotosyntezy, a korzeniami pobierającymi wodę i składniki mineralne z podłoża, dochodzi nawet do kilkudziesięciu metrów. Koniecznością jest więc sprawne funkcjonowanie transportu tych substancji w całej roślinie. Za transport wody i składników mineralnych odpowiadają naczynia drewna, a przez łyko jest przemieszczana główna masa związków organicznych, w tym produkty fotosyntezy. Wyjątek stanowi transport wiosenny u drzew okryto nasiennych, gdy nie ma jeszcze liści. Wówczas cukry są przemieszczane przez drewno. Zadanie 6.1 Uporządkuj poszczególne elementy uczestniczące w transporcie cukrów u roślin okryto-nasiennych w okresie letnim zgodnie z kierunkiem transportu. Wpisz numery 2 do 6 we właściwych miejscach tabeli. Moi drodzy, żeby prawidłowo rozwiązać to zadanie, to powinniśmy w swojej wyobraźni przejść coś na kształt ścieżki od liścia do korzenia. W wyniku fotosyntezy cukry powstają w stromie chloroplastu i to jest pierwszy etap naszej wędrówki. Następnie powinny one przejść do cytoplazmy komórki, w której ten chloroplast się znajduje, czyli cytoplazmy komórki miękiszu asymilacyjnego. Za załadunek rurek sitowych odpowiadają komórki przyrurkowe i to właśnie komórka przyrurkowa w liściu będzie w tym przypadku pełnić tę funkcję. Za dalszą wędrówkę cukrów będą odpowiadały człony rurki sitowej, po to, aby w dalszej kolejności odebrały je komórki przyrurkowe w korzeniu. Ostatecznie cukry te trafiają do komórki miękiszu spichrzowego, który znajduje się w korzeniach rośliny. Popatrzmy na wzorzec rozwiązania i raz jeszcze utrwalmy właściwą kolejność. Stroma chloroplastu, 1. Cytoplazma komórki miękiszu asymilacyjnego, 2. Komórka przyrurkowa w liściu, 3. człony rurki sitowej, 4. Komórka przyrurkowa w korzeniu, 5. Komórka miękiszu spichrzowego, 6. Zadanie 6:2 wyjaśni, dlaczego ograniczony dostęp wody w podłożu skutkuje ograniczeniem pobierania dwutlenku węgla przez roślinę. W odpowiedzi uwzględni funkcjonowanie aparatów szparkowych. Moi drodzy, przy omawianiu zadań z czasownikiem operacyjnym wyjaśni, może pojawić się pewien dysonans, pewna niezgodność. Otóż chodzi o to, że z jednej strony czasownik ten wymaga od nas odpowiedzi, która uwzględnia wszystkie wymienione we wzorcu odpowiedzi elementy, z drugiej jednak, odpowiadając w sposób zbyt zawiły, zbyt rozwlekły, sobie szkodzimy zamiast pomagając. Moim zdaniem sztuką jest znalezienie kompromisu pomiędzy zwięzłością wypowiedzi a jej ukonkretyzowaniem. Raz jeszcze polecę Wam trik, pewien nawyk, warto treść zadań czytać od końca, i tak zrobimy w tym przypadku. W odpowiedzi uwzględni funkcjonowanie aparatów szparkowych. Aby aparaty szparkowe były otwarte, potrzebują mieć odpowiedni turgor, czyli stosowne napięcie komórek wywołane odpowiednią zawartością wody w ich wnętrzu. Jeżeli roślinie ograniczymy dostęp do wody, to wtedy turgor wewnątrz aparatów szparkowych nam spadnie, co będzie skutkowało obniżeniem się napięcia ścian komórkowych komórek aparatów szparkowych, a w perspektywie ich zamknięciem. Zamknięcie aparatów szparkowych ograniczy wymianę gazową, a co za tym idzie ograniczy pobieranie dwutlenku węgla przez roślinę. Moi drodzy, tak prezentuje się logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy zjawisk, o których mowa w tym zadaniu. Niemniej jednak nasza odpowiedź nie musi być tak rozbudowana. Zobaczcie na wzorce proponowane przez CKE. Ograniczony transport wody do komórek liści przyczynia się do zmniejszenia turgoru komórek szparkowych, co sprawia, że aparaty szparkowe się zamykają, a przez to nie jest pobierane CO2. Jeżeli roślina nie może pobierać wody, to chroni się przed jej utratą, zamykając aparaty szparkowe, przez które także dostaje się do mezofilu CO2 z atmosfery. I oczywiście ostatnia, najkrótsza odpowiedź, której jestem gorącym zwolennikiem: niedobór wody powoduje zamykanie się aparatów szparkowych, co ogranicza wymianę gazową. Spójrzcie na piękno ostatniej odpowiedzi. Zgodnie ze schematem punktowania uwzględniliśmy wpływ niedoboru wody, konsekwencje tego niedoboru, czyli zamknięcie się aparatów szparkowych i tego następstwo, czyli ograniczenie wymiany gazowej. Wszystko pięknie wyjaśnione jednym krótkim zdaniem. Zadanie 6.3. Uzupełnij poniższe zdania tak, aby powstał poprawny opis dotyczący wiosennego transportu cukrów przez elementy drewna rośliny. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie. Moi drodzy, najlepsze jest to, że aby w pełni poprawnie rozwiązać to zadanie, to nie potrzebujemy nawet odnosić się do wspomnianego wcześniej tekstu do transportu wiosennego cukrów w roślinie. Na dobrą sprawę wystarczy nam podstawowa wiedza. Zanim przeczytam całość odpowiedzi, to zwróćcie uwagę na warianty, które zostały zaznaczone kursywą. Po pierwsze, w roślinie nie ma miejsca na rozkład glikogenu, ponieważ roślina magazynuje i gospodaruje jedynie skrobią. Co do siły ssącej i parcia korzeniowego, o sile ssącej możemy mówić wówczas, gdy mamy do czynienia z liśćmi, w których z kolei dochodzi do transpiracji. Nie ma jeszcze liści tak jak jest w pierwszym zdaniu napisane, co za tym idzie. Jedyna opcja to wykorzystanie parcia korzeniowego. Poprawnie uzupełnione zadanie będzie brzmiało następująco: Transport wiosenny cukrów u drzew. Okryto zalążkowych, gdy nie ma jeszcze liści, zachodzi z udziałem drewna. Te cukry pochodzą z rozkładu skrobi, wielocukru, który został zmagazynowany w okresie jesiennym w komórkach miękiszowych pnia lub korzeni drzewa. Siłą napędową tego transportu jest parcie korzeniowe. Moi drodzy, jeżeli w ten sposób uzupełnicie to zadanie, to wówczas otrzymacie jeden punkt. Trzeba wszystko uzupełnić poprawnie. Jeżeli chcesz być na bieżąco z rozwiązaniami zadań maturalnych, subskrybuj kanał Akademii Białego Fartucha.